Sierpień 1914 roku. Europejskie mocarstwa rozpoczęły wojnę, która miała rozlać się na cały świat. Niemcy ruszyli na zachód Europy. Rosjanie skierowali się na Berlin i Wiedeń. Doszli do Krakowa, gdzie na przeszkodzie dalszego marszu stała wielka i nowoczesna twierdza. Jej centralnym punktem, jak w każdej twierdzy, była cytadela. W Krakowie tę rolę spełniał zamek polskich królów, Wawel. Otaczały go trzy pierścienie fortów. To jeden z nich, Fort Borek. Wybudowany w latach 80. XIX wieku, był bardzo nowoczesnym obiektem. Widziałem wiele fortów w Polsce i Europie. Ten jest unikatem. Odrodził się z niemalże całkowitych zniszczeń, aby przez następne dziesięciolecia dawać świadectwo wielkiej historii, która zmieniła Europę i przywróciła niepodległość Polsce. Tutaj można zobaczyć tamten czas, choćby w odtworzonym, oryginalnym stanowisku, z którego oficer dowodzący artylerią miał wypatrywać wroga i kierować ogniem działu. Jednakże wojska rosyjskie nie doszły tutaj. Do odwrotu zmusiła ich sytuacja w innych miejscach Wielkiego Frontu Wschodniego. Po II wojnie światowej fort przestał być potrzebny siłom zbrojnym. Opuszczony był dewastowany przez poszukiwaczy skarbów i zbieraczy złomu. To zdjęcia z niedawnej przeszłości. W 2013 roku sytuacja zmieniła się. Zarząd budynków komunalnych jako inwestor w imieniu gminy miejskiej Kraków podjął niesłychanie ambitne i trudne zadanie odbudowy historycznego obiektu. Pan inżynier Krzysztof Kołaciak przez 3 lata kierował pracami rewitalizacyjnymi. Co było największym zagrożeniem tutaj w tej budowli? Największą trudnością było poradzenie sobie z wilgocią w tej budowli. Tutaj był bardzo skomplikowany system odwodnień. Te zdjęcia pokazują, jak w złym stanie był fort. Jak wyszukać źródła zagrożenia, skoro nie zachowały się plany fortecznych budynków? Tu był najbardziej newralgiczny dla nas punkt. Stoimy teraz przy ścianie narażonej. W tym miejscu było największe zawilgocenie tych ścian. Ta ściana uchodziła za mokrą, nie nadawała się w ogóle do użytkowania. A ile takich miejsc było jeszcze w pomieszczeniach fortu? Woda, która nie wiadomo skąd napływała, niszczyła ceglane ściany, aż runęłyby zagrzybione i zmurszałe. Trzeba było szukać na oślep. Tylko tak można było wygrać tę ostatnią bitwę fortu, wykuwając dziury w mokrych ścianach. Aż po miesiącach poszukiwań odnieśli zwycięstwo, lokalizując zatkany kanał w tym miejscu. Trzeba było przebić gruby mur, aby dojść do źródła zagrożenia i usunąć je. Ekipy budowlane wykonały swoje zadanie. Teraz pani Anna Grabowska, dyrektorka Centrum Kultury Podgórza w Krakowie, rozpoczyna równie trudne wyzwanie zorganizowania nowego życia fortu. Fort Borek stanowi element szlaku twierdzy Kraków, turystycznej propozycji dla wszystkich miłośników historii. Można będzie go zwiedzać z przewodnikiem, można będzie organizować lekcje historii w obiekcie. Często będziemy też gościć grupy rekonstrukcyjne, aby nie tylko pogłębiać wiedzę historyczną, ale i poczuć klimat epoki z czasów powstawania i funkcjonowania fortu. No, przed nami także współpraca z innymi tego typu obiektami w Polsce i poza jej granicami. 30 lipca 2022 roku to nowa data w długiej historii Fortu Borek, który po dziesiątkach lat jest taki jak za czasów cesarza Franca Józefa i dzielnego wojaka Szwejka. Zapraszam do podróży w odległą przeszłość. We wnętrzach uratowanych przed zniszczeniem rozpoczynają działalność Centrum Kultury Podgórza oraz Biblioteka Polskiej Piosenki. To nowa rzeczywistość budynków, które miały bronić miasta. Teraz będą służyć kulturze i historii. Zapraszam do zwiedzania fortu z przewodnikiem. Będzie to wspólna wycieczka w najważniejszą historię XX wieku, dla poznania której fort jest wymarzonym miejscem.